Dzień dobry Państwu. 27 września 2022 roku. Szydłowiec. Zamek Szydłowieckich i Radziwiłłów. Jestem tu dzisiaj umówiony. Mam jakieś 20 minut, więc pomyślałem, że zamiast czekać w samochodzie, przejdę się tutaj. Dawno tutaj nie byłem, jakieś 15 lat albo 20. Sztuczna wyspa, jak widzicie. W rozlewiskach rzeki Korzeniówki. Otoczony fosą. Dobra, wchodzimy. A gdybyśmy wjeżdżali, to zobaczcie. Przez fosę zarąbiście. Wydaje się być to miejsce super opcją na spacer. Niedzielny, po obiedni albo przedobiedni. Kaczki, mało ludzi. Ciekawe, jak tu jest w weekend, ciężko powiedzieć. Tu jakieś zdobienia. Fragment dekoracyjny z bastionu zamku. Koniec XVIII wieku. Szkoda, że tego nie wkomponowali tu jakoś. Mimo, że to było coś oddzielnego, co tutaj stało. Nie wiem. Piękny park dookoła, alejki, ławeczki, sporo ławeczek. Oj, tutaj jest, pamiętam. Fajne schody, zaraz zejdziemy na dół i spojrzymy na to z dołu. Mocno słychać tutaj samochody niestety z każdej strony, ale ciężko, żeby było inaczej, bo jesteśmy w sumie w mieście, w centrum. Do środka nie będę wchodził, bo nie mam dziś na to czasu. Teraz będziemy tutaj nagrywali, a zresztą co będziemy nagrywali, to zobaczycie na kanale Motokronika, na który serdecznie Państwa zapraszam, jak zawsze.
tyle lat tędy przejeżdżałem i nigdy nie było po co się zatrzymać tutaj w Szydłowcu. Zawsze byłem tutaj przejazdem, a dzisiaj akurat się trafiło. I bardzo dobrze. I to jeszcze taki dzień i taka pora, że nikogo tutaj nie ma. No nic, ja mam jeszcze jakieś 15 minut, więc zrobię sobie rundkę, jeszcze jedną dookoła i już wam, już sobie daruję nagrywanie kolejnej. Do zobaczenia. Chyba że coś tutaj ciekawego jeszcze zauważę, to chętnie dogram. Tymczasem narka. A jednak jeszcze nie koniec. Okazuje się, że tutaj z drugiej strony, od strony tych dużych schodów będąc, jest chyba jeszcze ciekawiej, bo wtedy mamy lepszy widok na zamek. Spójrzcie, takimi alejkami można sobie tutaj spacerować. O! Cudny widok tutaj. I koniec na dzisiaj. Jadę nagrywać dalej. Teraz na
koniec trafi mi się jeszcze, proszę Państwa, przejazd przez rynek Szydłowiec Old Town, można by powiedzieć. Pięknie, trochę jak w Sandomierzu, przynajmniej takie ja mam skojarzenie.